12 maja ulicami Rzymu przeszedł trzeci Narodowy Marsz dla Życia. Jak podały włoskie media, wzięło w nim udział około 40 tysięcy uczestników. Obok kilkudziesięciu tysięcy Włochów uczestniczyło w nim wiele delegacji z różnych krajów, m.in. Malty, Holandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Marsz rozpoczął się przy Koloseum, a zakończył w okolicach Zamku Anioła. Podczas blisko 6-kilometrowej trasy uczestnicy modlili się, śpiewali i wznosili hasła: stop cichemu zabijaniu, nie dla aborcji, rozwodów i eutanazji, życie jest darem, a nie przywilejem. Polska grupa reprezentująca Polską Federację Ruchów Obrony Życia oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana niosła m.in. 100-metrowy pas materiału z zapisem tekstu dokumentu Donum Vitae na temat szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i godności jego przekazywania. Szczecinianie do Rzymu ruszyli 10 maja i zostaną tam do 16 maja. W środę wezmą udział w audiencji generalnej papieża Franciszka.